Artur Nawrocki z nami po udanym zawodowym debiucie. No, twój występ porwał miejscową publiczność w Żyrardowie, ale chyba trochę za bardzo chciałeś urwać głowę swojemu rywalowi. Za bardzo chciałem się dobrze zaprezentować, prawda? Za duża była spinka, zawsze jest tak w boksie, jak się chce się przewrócić, to się nigdy nie przewróci, tak? Zabrakło luzu, trener mówił tam w narożniku, luźniej, prawda? Ciosy proste, a chciałem za szybko skończyć, a wyszło tak na punkty, prawda? I taki nieładny boks wyszedł, prawda? Na pewno jeszcze ze 2-3 walki w ringu, prawda? Się więcej trzeba nauczyć, prawda? Więcej z trenerem trenować i damy radę. I tego bycia potrzeba mi. Coś ci sprawiało dzisiaj jakąś trudność w ringu ze strony Łotysza? No, duże trudności mi nie sprawdzał Łotysz, prawda? Tylko sama ta adrenalina, tak? Słyszałem słowa trenera, boksuj prostymi, a ja chciałem po prostu skończyć przed czasem, tak? Tego odchylenia. Wydawało się, że on cały czas wystawiał tą lewą rękę do góry. Ciężko było to ominąć. Wydaje się, że łatwo skończyć lewym sierpem, a ten lewy sierp nie wchodził. No. Byłoby więcej luzu, bym trafił na pewno. Co się czuje, wchodząc do ringu przy takiej wrzawie publiczności? Pozytywna adrenalina, prawda? Nakręca to trochę człowieka. Trochę biletów sprzedałeś dzisiaj na te gale, ale na pewno chyba coś czuję, że niedługo zobaczymy cię ponownie w ringu. No też chciałbym niedługo zaboksować, prawda? Czuję się dobrze, tylko mi potrzeba więcej właśnie takich starć jeszcze. Dalej będziesz pracował z braćmi Landowskimi? Tak, cały czas będę z Łukaszem właśnie z Łukaszem i z Karolem Landowskim będę trenował. Bardzo dobrze właśnie mnie tutaj prowadzą i jestem bardzo zadowolony z tego. Na oficjalnej ceremonii ważenia miałeś chyba 96 kg, z tego co pamiętam. 97 prawie. Jest szansa, żebyś zszedł do cruiser? Tak. Bo w ogóle ja czuję się też dobrze w cruiser, prawda? Tam 5 kg dla mnie rzuci to nie jest problem, tak? Tak jak widać, jestem teraz zatłuszczony, tak? No, nie da się ukryć. Gratulujemy jeszcze raz i dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.